Wracamy do miejscowości Gronklit w środkowej Szwecji, w regionie Dalarna. Trwają kolejne, ósme już w tym sezonie zawody cykluski Classic. Za nami zmagania kobiet, zwycięstwo Emilii Fletten. Trwa rywalizacja mężczyzn do pokonania 60 km, a zatem 13 km mają już zawodnicy w rękach i w nogach. Kłaniamy się. Ireneusz Rabski i Piotr Meissner. Widzimy na prowadzeniu Czecha Fabiana Sztoczka z czeskiej grupy Vltava Fundski Team. Ten zawodnik wygrał Vasaloppet China, czyli bieg należący do cyklu Worldloppet w tym sezonie. Pokonał wtedy Tomasa Bigga. Tak, Tomas Bigg to jest zawodnik, który w czołowej dziesiątce już cykluski klasik zbywał. Fabian Sztoczek jeszcze nie, no ale ewidentnie Czech jest na fali wznoszącej. Tak. Fabian mówił o tym wielokrotnie, że właśnie w tych zawodach drugiej kategorii, jak Dolomitenlauf, wygrywał. Natomiast w Ski Classics jeszcze ten jego czas nie przyszedł i trochę już jest taki zniecierpliwiony, bo trenuje od wielu, wielu lat. A być może to jest ten sezon, kiedy będzie miał to przełamanie. Inaczej niż w przypadku kobiet, mężczyźni cały czas w bardzo licznej, zwartej w grupie, jeśli chodzi o bieg kobiet, tam od samego początku na prowadzenie wysforowała się Emilii Fletten i prowadziła do samego końca, odnosząc piąte zwycięstwo w cykluski Classics. To pozwoliło jej dołączyć do takiego prestiżowego grona legend, a zatem zawodniczek, zawodników, którzy wygrali co najmniej 5 biegów cyklu Ski Classics. Tutaj, jeśli chodzi o mężczyzn, ci najwięksi faworyci są na starcie dzisiejszego biegu. Mamy i Andreasa Negarda, i Emila Persona, i przede wszystkim lidera klasyfikacji generalnej Kaspra Stadasa, który we wszystkich biegach tego sezonu zajmował miejsce, no w najgorszym wypadku piąte, dwa razy wygrywał. No i Kasper Stadas jest liderem klasyfikacji generalnej ze sporą przewagą. Za nami już także, jeśli chodzi o mężczyzn, premia sprinterska, którą wygrał Webjørn Moen, umacniając się na czele klasyfikacji sprinterskiej na trasie dzisiejszego biegu. Na 26 km dokładnie premia górska. Tam na pewno Tomas Bing, ten zawodnik w tym limonkowym stroju, w kraciastym, czarno-czerwonym plastronie z napisem Climb. On tutaj będzie chciał odgrywać główną rolę, dlatego że w klasyfikacji górskiej jest liderem i ma tylko punkt przewagi nad Kasprem Stadasem. Tu widzimy problemy. Złamany kij. Amund Rigge złamał kijek. No i miejmy nadzieję, że szybko otrzyma kijek, by móc dołączyć do peletonu. No tak, tutaj w przypadku Marcia Longi pewnie łatwiej by było otrzymać kijek. Tutaj w tej chwili biegną w miejscu, gdzie trudno się dostać, gdzie nie ma kibiców, czy też takich biegaczy amatorów, którzy chcą z bliska zobaczyć zmagania najlepszych maratończyków świata. No, czasami rozwiązaniem jest, że jedzie skuter drugi zaraz za peletonem właśnie z zapasowymi kijami. No tutaj takiego nie mamy i wydaje się, że tutaj Amund będzie miał ogromny problem, żeby doskoczyć do tej grupy, jak już tego kija otrzyma. Tempo jest dosyć spore, a o jednym kiju nie da się po prostu utrzymać właściwego tempa. Tutaj jeden z zawodników grupy Exjochu wzmocnił tempo, pogarszając jeszcze sytuację Amunda Rigge. Amund Rigge to jest jeden z tych młodych zawodników grupy Ramuden, który tutaj na pewno będzie stanowił o przyszłości cyklu Ski Classics. 14 km w rękach, w nogach mają zawodnicy, no ale wszystko to, co najciekawsze, dopiero przed nami. Zastanawiam się, co mają w głowach zawodnicy, ci, którzy chcieliby wygrać. Wydaje się, jak przyglądałem się temu podbiegowi na mecie, to jest jakieś 300 metrów pod górę, które wymagają od zawodnika jednak ogromnej wytrzymałości, ogromnego zapasu sił. Jak ktoś wystrzeli od razu, to może mu braknąć, bo to nie jest 100 metrów. Nie jest to też długi dystans jak kaskada, więc on wymaga jakichś umiejętności sprinterskich również. I wydaje się, że ten finisz z grupy kilkuosobowej będzie najbardziej prawdopodobny. A co ciekawe, 15, 40
5 km do mety, czyli mają za sobą 15 km. Premia sprinterska za 10-12 km, a Thomas Bing już tutaj bardzo aktywny z przodu, szarpie, nadaje tempo. Widzimy, że ten peleton bardzo się rozciągnął, to właściwie jest taki długi pociąg w tej chwili. No i pytanie, czy wystarczy Bingowi tutaj sił na to, by powalczyć o 30 punktów na premii górskiej. No tak, on na pewno jego celem na ten sezon jest utrzymanie tej koszulki. Jest to ogromny bonus marketingowy dla czeskiej grupy, więc będą chcieli dowieść na pewno tą koszulkę. Runarska Ogmatisen. Pytanie, czy przed, czy za peletonem bohater Marcie Longi, ten, który wygrał ten pierwszy z wielkich klasyków tego sezonu, zgarniając 300 punktów. Przypomnijmy, Runarska Ogmatisen zdecydował się na samotną ucieczkę podczas Marcie Longi. W pewnym momencie ta przewaga była już bardzo duża i tam z przodu rzeczywiście widać kogoś, a zatem Runarska Ogmatisen chyba miał tu jakieś problemy i został z tyłu. Wracając do Marcie Longi, Runarska Ogmatisen w pewnym momencie miał ponad minutę przewagi. Wydawało się, że wygra bez problemów, ale w końcówce zawodnicy za jego plecami mocno przyspieszyli i ostatecznie Runarska Ogmatisen wygrał o 5 sekund, co było największym sukcesem w jego karierze. Też podczas rywalizacji kobiet z Irkiem zastanawialiśmy się nad tym, czy Emil Persson trochę nie pomógł koledze, nie goniąc go. Emil Persson to kolega Norwega z grupy Lager 157 Skitim. No i rzeczywiście na mecie Runarska Ogmatisen wręczył Perssonowi wieniec za zwycięstwo, jakby dziękując koledze za to, że zachował się po koleżeńsku. Tutaj podobnie jak w kolarstwie mamy grupy zawodowe. W tych grupach mamy liderów, mamy tych zawodników, którzy pomagają. A Runarska Ogmatisen to taki wiking, Norweg w barwach szwedzkiej grupy Lager 157 Skitim. Z każdym sezonem lepszy, z każdym sezonem coraz częściej stający na podium. No tutaj realizator pokazuje go po jego ostatnim zwycięstwie. Stał się na pewno już ikoną tutaj biegów długodystansowych, więc będziemy pewnie obserwować jego poczynania, czy dołączy do tej grupy. Widzimy, helikopter jest tam za tą grupą, więc to jest to miejsce, gdzie Runar gdzieś tam się znajduje. Tak, Thomas Bing cały czas na czele. Rozmawialiśmy, Irek, podczas rywalizacji kobiet sporo o twoich narciarskich wojażach. 3 tygodnie prawie spędziłeś w styczniu we Włoszech, startując i w Marcie Londze, i w Dry Cinnin Maratonie, czyli w tych biegach, które należą do cyklu Ski Classics, ale też w mniejszych biegach. No i miałeś okazję podczas Moonlight Classic w Sacer Arms okazję spotkać Torda Asleyerdalena, wspaniałego norweskiego biegacza, który wygrywał zawody Ski Classics 12 razy, który wygrywał Marcia Longa, stąd ten przydomek Mr. Marcia Longa. No i to nie było wasze pierwsze spotkanie, znacie się od jakiegoś czasu, ale wiem, że mieliście okazję dość długo porozmawiać. Powiedz, czego dotyczyła ta rozmowa. No, mogę powiedzieć w zasadzie, że znamy się z widzenia, żartobliwie, natomiast tak, to już no, poznajemy się, no, witamy się, jak gdzieś tam widzimy się, to są już kolejne zawody. Ja bardzo sobie cenię te kameralne zawody, no, takich zawodach jak Marcia Longa czy Dry Cinnin. Dry Cinnin jest może bardziej kameralnym biegiem, natomiast takie typowo kameralne biegi jak Moonlight Classic, gdzie w zasadzie 6 zawodników było zawodowców z tych teamów, a reszta to byli amatorzy albo zawodnicy, powiedzmy, z drugiego tam szeregu. To był czas na to, żeby właśnie jakieś tam relacje nawiązać. Mieliśmy okazję, to co wspominałem, rozmawiać z Thomasem Bingiem, ale też z Tordem Asleyerdalem, z którym mieliśmy taką dłuższą pogawędkę, mniej więcej o, między innymi o odżywianiu. I ja tak w zasadzie pół żartem, pół serio, ale to w mojej głowie to tak bardziej serio jest. Podzieliłem się z nim, powiedziałem mu, że mam takie marzenie w życiu, żeby wygrać w Totka na loterii i wtedy założę team i zaproszę go do teamu i będzie mógł biegać w tym teamie. I on tak się początkowo zaśmiał z tego i myślałem, że potraktował to jako żart rzeczywiście, ale później jak gdzieś mijaliśmy się koło podium, bo jego zawodniczka tam zdobyła 3. miejsce i żegnaliśmy się w zasadzie, że oni już zjeżdżali z tej góry w dół, to
to odwrócił się jeszcze na pożegnanie i mówi, to pamiętaj, wygraj w tego Totka, to ja będę z tobą w teamie. I to jest takie fajne, aczkolwiek śmieszne i realne, dlatego że no, Tord jest dobrym zawodnikiem, który w zasadzie dla innych już powinien skończyć karierę, bo już skończył 40 lat. Natomiast ma ciągle duży apetyt na bieganie i zmaga się gdzieś tam z problemami finansowymi, kwestia sponsorów. W ubiegłym roku na Izerskiej 50 była sytuacja, że on nie miał teamu ze sobą, serwismenów, którzy przygotowaliby mu narty bezpośrednio przed startem, i przywiózł te narty bezpośrednio z Norwegii. Przygotował te narty u siebie w domu, przywiózł je na start i o mało nie wygrał tego biegu. Na finiszu Emil Persson odebrał mu... Przepraszam, nie Emil Persson. Emil Persson był daleko na Izerskiej. Rok temu był to Kacper Stadas, który odebrał mu zwycięstwo. Więc... To jest, pamiętam też Izerską, której rzeczywiście Tord Asland fantastycznie zjechał. Był na finiszowej prostej pierwszy. To był rok temu, tak. I Emil Persson chyba go wtedy wyprzedził. Nie wiem, czy to nie było 2 lata temu. No być może. Do sprawdzenia. Natomiast rzeczywiście tak, to niesamowita historia, że z nartami przygotowanymi kilka dni wcześniej de facto, no bo ta podróż też trwała trochę, przyjechał na Izerską po desatkę i zajął drugie miejsce. To rzeczywiście imponujące. Natomiast jeśli chodzi o Torda Asleyerdalena, to on przez wiele lat był członkiem grupy Ragdechar, czy wcześniej grupy Santander. I tam tutaj chyba jakieś problemy Imanola Rojo, czy po prostu? A, żółta kartka za troszkę za dużo kątowych odbić, trochę za dużo łyżwowania tutaj. No tak, w przypadku... długi zakręt i ciągle... Tak, natomiast wracając do Torda Asleyerdalena, on największe sukcesy odnosił w barwach grupy Ragdechar, to prawda, natomiast kiedy odszedł kiedy już jakby nie kontynuował współpracy z tą przez lata najsilniejszą grupą w cyklu, odszedł, stworzył swoją grupę i wtedy wygrał bieg Wazów. Tak. To było niesamowite. W rekordowym czasie w ogóle, były bardzo szybkie warunki, ale pomimo to uciekał i rzeczywiście najlepszy wynik w ogóle w biegu Wazów. Później była kolejna grupa XP&E Fuel of Norway, tam też potrafił się gdzieś w czołówce zakręcić, stawał na podium. W tym sezonie jeszcze kolejna grupa, więc dzisiaj w ogóle zwróciliśmy na to uwagę, prawda, na liście startowej, że przedziwny zapis. Slavia Poistowna, Prestan Jon Boost Team, to chyba jest błąd, bo w poprzednich zawodach tylko ten drugi człon był przy jego nazwisku, a Slavia Poistowna to jest bieg, to jest czeska grupa. To jest czeska grupa Stanisława Rezacza. Tak. No, problem takiego zawodnika jak Tord Asleyerdalen jest duży apetyt na bieganie, że on ciągle się cieszy tym sportem, ciągle chce biegać, ciągle robi to na dobrym poziomie. No, my mamy blisko 40-milionowy kraj i nie mamy zawodnika, który startuje w Ski Classics. Jeśli mieliśmy, to nigdy nie wszedł ten zawodnik do top 20, a Tord Asleyerdalen jest takim zawodnikiem, który w tym top 20 w zasadzie jest od zawsze. On będąc w grupie Santander, czy później Ragde, no był liderem tej grupy i w momencie jak liderem stał się Andreas Nygaard, no jego miejsce trochę zostało wyparte i nie znalazł tam miejsca. No i byłoby rzeczywiście fajnie, może któryś z telewizów miałby ochotę sponsorować takiego zawodnika i rozsławić swój biznes czy swoją firmę, to jest taka chęć, jest taki pomysł, żeby właśnie ten Mr. Marcialonga startował pod taką barwą polskiego teamu, który mógłby powstać. Tak, natomiast Tord Asleyerdalen w tym sezonie na początku nie startował, w Marcialondze też bez większych sukcesów, no bo tej formy nie udało się jakoś zbudować. Powiedz, czy pytałeś Torda o te powody absencji na początku sezonu? Tak, on przechodził COVID na początku grudnia i bardzo trudno mu było wrócić w ogóle do dyspozycji.
I później mówił o tym, że jednak te starty na początku sezonu, one bardzo dobrze przygotowują organizm do wyższych intensywności treningowych i dalszych startów. I ich brak w tym okresie przygotowywawczym na początku sezonu skutkuje tym, że trudno się spodziewać jakiegoś dobrej formy w kolejnej części sezonu. Widzieliśmy to po Emilu Perszonie, że on nie opuszczał tych biegów, traktował je treningowo, godził się z tym, że był poza 20, natomiast z biegu na bieg widzimy to zaprocentowało. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie kolejny raz podium, tak jak było to na Marcie Lądze, może wygra. Natomiast w sytuacji tutaj Tour de Asle i Redalone, kiedy on nie ma zaplecza takiego właściwego, jeśli chodzi o team, gdzie jest trener, gdzie są sponsorzy, te narty są przygotowane, jeśli on musi myśleć o takich podstawowych rzeczach, no to też jakby skutkuje tym, że nie może się skupić w pełni na treningu i no trudno się dziwić, że później te wyniki nie są takie, jak byśmy tego chcieli. Tour de Asle Jerdalen w sierpniu skończy 40 lat, mimo tego wciąż w bardzo dobrej formie. No, nie jest tajemnicą, że w tych biegach długodystansowych te możliwości zawodników są większe niż w biegach krótkich, gdzie ta szybkość odgrywa większe znaczenie. Widzieliśmy wyniki Tomasa Binga, trzecie, szóste miejsce w Bad Grastein Kryterium, to jego najlepsze wyniki dotychczas w cyklu Ski Classics, natomiast no, w tym sezonie znamy go głównie z tego, że bardzo skutecznie walczy na premiach górskich. Około 6-7 km zostało do pierwszej i jedynej premii górskiej na trasie dzisiejszego biegu. No i bez wątpienia Thomas Bing będzie tam faworytem, choć no, prowadzi już dobrych kilka kilometrów i zastanawiam się, czy to nie będzie go kosztowało trochę sił. No być może, to trudno wejść jakby w głowę zawodnika. Może też być tak, że on chciał nadać takie tempo, które jemu odpowiada. Znamy to z poprzednich sezonów, jak Peter Eliasson też lubił ustawić sobie swoje tempo, wyjść na prowadzenie 20 km przed metą i nadać taką kadencję, która jemu pasuje, która może nie jest komfortowa dla innych. No zobaczmy, czy to wystarczy tutaj Tomasowi. Fajnie byłoby go widzieć rzeczywiście dalej w tej koszulce. Jest to jakiś folklor, umówmy się, jednak Skandynawowie tutaj dominują w tych biegach. Mamy Niemca w czeskim klubie, który również jest w stanie nawiązać jakąś walkę. Jest to na pewno ciekawe dla wszystkich. A zwróć uwagę, stawka bardzo rozciągnięta, to oznacza, że to tempo nadawane przez Binga nie jest spacerowe. Tutaj widzimy faworytów: Nygaard 16, Odergaarden 18. Jemu powinna ta końcówka pasować, bo to zawodnik, który dobrze się wspina. No ale widzimy, że tacy zawodnicy jak Aukdal, jak Eddie Edström, oni są na 30. miejscu, ale to nie jest duża strata. Oni biegną w tym rozciągniętym peletonie. Tour de Asle Jerdalen także na 37. miejscu, strata 20 sekund. Oczywiście tutaj chyba ci zawodnicy od 40 czy tam 41 już tracą troszkę więcej. Zatem możemy ocenić, że ta główna grupa w tej chwili liczy niespełna 40 zawodników. Jestem ciekaw dyspozycji Jehana Hela, to jest z numerem 4, który w zasadzie to drugie miejsce zostało mu tak przyspawane do niego. Taki trochę kazus Emilii Flettem, prawda? Tak, tak, że nie udawało mu się wygrać. Jest mocny, jest na poziomie w zasadzie Kaspra Stadasa i Nygaarda, bo razem trenują, a jednak na zawodach no, ustępuje im miejsca i to może przyjdzie w końcu jego pora. Może dzisiaj. No to jest ciekawe, to chyba ty przytaczałeś tą wypowiedź podczas jednej z naszych pierwszych transmisji w tym sezonie, że po zwycięstwie Kaspra Stadasa, że on na treningach przegrywa ze wszystkimi swoimi kolegami z grupy Rack the Charge, a kiedy przychodzi do zawodów, to jednak potrafi sobie wykorzystać tyle sił, że wygrywał z nimi. W tym sezonie, przypomnijmy, 2 zwycięstwa. No i jest liderem klasyfikacji generalnej, Kaspar Stadas. No, zawody się rządzą innymi prawami. Tutaj trzeba mieć dyspozycję dnia, trzeba mieć też trochę sprytu i takiego, takiej
zaciętości. No, na takim poziomie, jeśli mamy około 10 zawodników, którzy są na podobnym poziomie, to takie detale i szczegóły decydują o zwycięstwie. I często zwycięzca też wykorzystuje okazję czy szansę, która się nadarza do tego, żeby właśnie ograć innych rywali. No, na tym to polega. To widzimy, że zrobiły już nam się dwa, nawet trzy rzędy. Są zawodnicy, którzy mają problem, by utrzymać tempo. Tu z numerem 38 Wetle Tyli z grupy Cafe Brygiryt, zawodnik, który przecież w przeszłości wiele razy był w czołowej dziesiątce. Został tutaj z tyłu, być może jakieś problemy. Z numerem 30 Einard Kaland Olsen z grupy Exitec. On chyba zamyka tę główną grupę. No, kolejni zawodnicy odpadają. Niby trasa płaska z nielicznymi takimi sztywnymi podbiegami, a realizator prezentuje nam Runara Skaugamatisena, który niestety do tej czołówki jeszcze nie dołączył. Miał jakieś problemy najwyraźniej triumfator Marcialonki. No, biegnie w torach i w tych torach też nie jest pewnie zbyt szybko. Widzimy tutaj zawodnicy biegną poza torami. Ja sobie pomyślałem, że w zasadzie może przyjdą takie czasy, że ten ratak nie będzie robił torów, tylko po prostu zrobi trasę sztruks na gładko i wszyscy i tak biegną poza torami, więc... No akurat takie są warunki, że w torach nie jedzie. Tutaj też kobiety nie przetarły tych torów, bo może gdyby kobiety biegły w torach i przetarłyby te tory, byłoby w tych torach szybciej. Czasami tak się zdarza, nie jest to komfortowe, natomiast no, na tym poziomie zawodnicy po prostu dla nich to jest obojętne, bo po prostu muszą przebiec dystans. To jest też ciekawe, patrząc tutaj na Tomasa Binga, przypomniałem sobie, jak rozmawialiśmy, ten bieg nocny, Moonlight Classic we Włoszech był w czwartek w nocy, o 20 startowaliśmy, a w niedzielę była Marcialonga i zapytałem się go, czy biegnie Marcialongę, tak? On tak się zaśmiał, no muszę. więc no dla niego to jest praca, tak? Dla większości tych zawodników tam to jest praca. Ja jako amator mogę mówić o tym jako hobby, o czymś, co mnie pasjonuje, co sprawia mi radość. Dla nich na pewno też, ale przede wszystkim to jest praca, to jest ich sposób na życie. I tak jak ja muszę wstać i iść do pracy, tak oni dzisiaj wstali i też są w pracy. Tak, ale fajne okoliczności przyrody przynajmniej wokół. Błękitne niebo, dużo śniegu, a zatem dzisiaj te warunki do biegania na nartach rzeczywiście wymarzone. Przynajmniej panie takie miały, bo widzieliśmy, że wówczas minus 2 stopnie, a zatem nie za zimno, ale jednocześnie szybki śnieg. Tutaj niewykluczone, że troszkę temperatura wzrosła i być może jest powyżej zera. Tutaj Runar Skaugmatisen po raz kolejny pokazywany. Widzą Państwo tę rurkę, która prowadzi wzdłuż jego tułowia, wzdłuż klatki piersiowej. To jest rurka, która prowadzi do camelbaga, czyli do takiego pojemnika z piciem umieszczonego na biodrach. Dzięki temu nie jest skazany tylko na te topicie podawane przez serwismenów, przez trenerów, ale właściwie w każdej chwili może pochylić głowę i się napić. Tutaj ten zawodnik z numerem 54, Alton Elsfeld z grupy Encon też taką rurkę ma, też wiezie ze sobą tego camelbaga. I też takim bardzo częstym widokiem, prawda, szczególnie kiedy zbliżamy się do finiszu, że zawodnicy zrzucają się wszystko, właśnie te camelbagi, nawet okulary, czapeczki, byle być troszkę lżejszym na tych ostatnich finiszowych metrach. No, Runar nie wygląda dzisiaj jakoś tak mocno, w sensie, że to pcha, ale nie widać tej mocy i jakby ciągle w tych torach przebywa. Pewnie nie dodaje mu to... No ma minutę 22 straty, no to jest już dużo, to już w zasadzie... Spoglądam te kijki, czy to są kije takiej samej długości? Pewnie myślę, że już by dostał właściwy kij po takim czasie, no bo biegną już prawie godzinę. A grupa Lager 157 z Kitim jest jednak jedną z tych grup, która na pewno bierze pod uwagę takie wydarzenia i gdzieś tam serwismeni są po trasie dobrze rozstawieni. Nie jest to bez wątpienia tempo, w jakim biegnie Bing, czy w jakim biegnie Stadas tam na czele peletonu. To jest trudna sytuacja Runara Skaugamatisena. Zwycięzca Marcialongi w kolejnych zawodach nie włączy się już do walki o wysokie miejsce.
No i wydaje się, że gdyby nie to zwycięstwo na Marcie Lądze, nie oglądalibyśmy go teraz tak często. Bo jednak jest poza tą ścisłą, znaczy ścisłą, pierwszą grupą w zasadzie prowadzącą, w której jest około 30 osób. No tak, ale myślę, że to zwycięstwo Runara Skauga Mathiesena w Marcie Lądze to jest takie coś, co zapada w pamięć. Piękne zwycięstwo, takie romantyczne, samotna ucieczka, walka do samego końca, później wspaniały przyjacielski gest kolegi z drużyny, który no, nie gonił swojego kolegi, ten się odwdzięczył wieńcem. Rzeczywiście sporo takich pozytywnych emocji wzbudza ta wygrana Mathiesena w Marcie Lądze. No tak, Andreas Nygaard na pewno może tego pozazdrościć, on był tylko drugi i Marcin Loga jest takim monumentem, który no, pozostaje w pamięci, szczególnie takie zwycięstwo samotne, nie na finiszu. 36 km do mety, a to oznacza, że 2-3 km pozostają nam do premii górskiej. Thomas Bing 93 punkty, Kasper Stadas 92 punkty, Thomas Odergaarden też bardzo blisko, 85 punktów. Czwarty Runar Skaug Mathiesen. Skaug Mathiesen nie zdobędzie punktów na tej premii górskiej. Jeszcze sztuki teleportacji nie opanował, żebyś tutaj przenieść nagle na czoło peletonu. Stadas będzie walczył, nie? Odda Thomasowi Bingowi. Oczywiście zwycięstwo w całym biegu jest ważne, ale ta koszulka, w której w tej chwili biegnie Thomas Bing, też należy do tych prestiżowych. A obok mistrz świata juniorów na 10 km Alvar Milbak. No proszę. 18-latek. Tutaj jakiś taki delikatny atak Alvara Milbeka. No to jest postać, która w Szwecji wzbudza wielkie emocje, wielki talent, o czym świadczy to zwycięstwo w mistrzostwach świata juniorów. Bieg na 10 km pokonał cały bezkrokiem. To się w tych biegach konwencjonalnych nie zdarza często. Z przewagą 52 sekund na takim dystansie to jest przepaść, to jest kosmos. Wielki talent. Mówił zresztą o tym Krzysztof Zakrzewski, z którym łączyliśmy się w pierwszej części naszej transmisji, no, że Milbek, że pojawiają się głosy, że on jest za bardzo eksploatowany, że to może być taki zawodnik na kilka lat. Natomiast przekonują jego trenerzy, że tutaj wszystko jest prowadzone z głową i że wiedzą, co robią. On łączy te biegi konwencjonalne z biegami maratońskimi. Na podium zawodowski Classics nie stał, ale w dziesiątce już był. Biorąc pod uwagę jego wiek, to jest rzeczywiście ewenement, no bo on ma 18 lat, a weźmy pod uwagę, że kategoria młodzieżowa w Ski Classics jest do lat 26, czyli teoretycznie mógłby jeszcze 8 lat biegać i walczyć o tę magentową koszulkę najlepszego młodzieżowca. No w tym roku na Marcie Lądze był na 9 miejscu, tracąc mniej niż 25 sekund. W ubiegłym roku jako 17-latek był w dziesiątce biegu wazów na miejscu 8, więc no to fenomenalny. Fenomenalny występ. Wygląda na to, że mamy do czynienia z ogromnym talentem. Ma bardzo silne geny do tego, żeby biegać na nartach szybko. Widać, że ten długi dystans i szczególnie bezkrok bardzo mu pasuje. A jeśli rzeczywiście trenerzy wiedzą, co robią i dobrze go poprowadzą, no to mamy światowej klasy zawodnika, który dopiero wchodzi w to bieganie profesjonalne. Dobre warunki fizyczne, wysoki, szczupły. To jest to, o czym mówiłeś dokładnie. 8. i 9. miejsce w tych wielkich klasykach, w dwóch właściwie najważniejszych biegach obok, może jeszcze obok Birkebeiner-Rennet, w tych biegach długodystansowych na świecie. Alvar Milbek tutaj rzuca wyzwanie Stadasowi, Bingowi, do tej premii górskiej niedaleko. No i ciekawi jesteśmy. On też nieźle spisuje się w sprintach, więc on to jest nie tylko wytrzymały, ale i szybki zawodnik. Powinien tutaj rzucić wyzwanie tym zawodnikom, którzy w klasyfikacji górskiej są wyżej od niego. Alvar Milbek wygrał na nartorolkach w zawodach na 60 km w tym roku z Emilem Perszonem. Dołożył mu kilkadziesiąt sekund, więc no to jest ogromny talent. On z racji też na swój wiek czasami jest mało poważny w stosunku do swoich kolegów. Jego czasami obserwuję w mediach społecznościowych. Jak byli we Włoszech na zgrupowaniu, to biegli
biegli na treningu w torach i pchali. I tak widziałem, że coś jest nie tak z tym Alvarem, że jakaś taka pozycja jest dziwna. No i biegł właśnie tam Emil Persson, Runar i Alvar za nimi, a on po prostu przełożył sobie prawą nogę do lewego toru, a lewą nogę do prawego toru i pchał z nimi. Tylko pozycja wyglądała taka, była bardzo dziwna pozycja i nie od razu rozpoznałem, co jest z nim nie tak. On po prostu tak sobie dla żartów tego typu technikę stosował. Więc... Ależ to była historia, gdy podczas setnego jubileuszowego biegu piastów 18-letni Szwed odniósł zwycięstwo. To rzeczywiście byłaby historia, natomiast chyba jeszcze to nie jest poziom Emila Perssona, nawet mimo tego, co powiedziałeś, że wygrał na nartolokach, bo zawody na nartek to jest jednak coś innego. Ale na pewno melodia przyszłości. Alvar Mühlbeck potwierdził tymi dwoma startami w wielkich klasykach, który był w czołowej dziesiątce, że talent jest olbrzymi. Teraz został wyprzedzony przez Kaspra Stadasa i Tomasa Binga. A zatem Bing od dobrych kilometrów już nie prowadzi. Troszkę chyba kumuluje siły na tę premię górską. Tutaj podobnie jak w przypadku premii sprinterskiej, 7 zawodników będzie punktowało od 1 do 7 miejsca odpowiednio 30, 23, 16, 12, 9, 6 i 4 punkty. No i przypomnijmy, między Bingiem a Stadasem tylko jeden punkt, a jest jeszcze Thomas Odergaarden, który do Binga traci zaledwie 8 punktów. Tam jeszcze wysoko był Oskar Kardin, też z grupy Lager 157 Ski Team. Właśnie na 5 pozycji bodajże. No Oskar Kardin, w jego przypadku można by powiedzieć czas, żeby się przebudzić, bo rzeczywiście ten początek sezonu nie do końca udany, a to jest zawodnik, który przecież na podium zawodowski klasik stał, chyba jedno zwycięstwo ma też na koncie. Przez wiele lat bardzo ważna część grupy Rack the Charge. No i bohater najgłośniejszego transferu w tym sezonie właśnie z grupy Rack the Charge do grupy Lager 157 Ski Team, razem Szwed, który przez lata biegał w norweskiej grupie, wrócił do kraju. No i duże oczekiwania wobec niego, jeśli chodzi o starty w barwach grupy Lager 157 Ski Team. Ja Oskara bardzo lubię i też osobiście mu kibicuję. Przed Marcielągiem mieliśmy okazję, on szedł na rozgrzewkę, to jeszcze było po 7 godzinie rano. Gdzieś tam w tłumie ludzi go rozpoznałem, krzyknąłem: Oskar, jak się czujesz, nie? I mówi, że dobrze, ale to, że jeszcze nie jest ten czas dla niego. Więc złamał kija też de facto na Marcielądze. Widziałem takie wymowne zdjęcie, w którym biegł bez tego kija, więc... Więc to na pewno też mu nie przysłużyło się do wyniku. Natomiast nie licząc tego biegu, do końca sezonu jeszcze 6 biegów. Przypomnijmy, sezon zakończy się dopiero 13 kwietnia, a zatem dużo biegania jeszcze przed zawodnikami, dużo okazji choćby dla Oskara Kardina do tego, by stanąć na podium. Tu mamy w magentowym stroju Axela Jutterstroma, który jest jednym z tych zawodników, który przeszedł na jodełkę. Są śmiałkowie z numerem 53, na przykład Thomas Bücher-Johansson z grupy Akerdeli, który tutaj pcha. Tych pchających jest rzeczywiście więcej. Johan Hell tutaj troszkę połyżwował. Thomas Bing jodełką. Morten Eide Pedersen, proszę. Ten doświadczony zawodnik grupy Ex-Jochus przesunął nam się tutaj do przodu. Tam z szóstką jest Thomas Odergaarden, ten, który do Binga traci tylko 8 punktów. Jest Stadas, a zatem bardzo ciekawie zapowiada nam się ta górska premia. Dobrze widzieć Mortena tutaj. To jest zawodnik, który bardzo mi się podoba, jego technika pchania. On na izerskiej 50 to w zasadzie wygrywał te zawody właśnie na tych podbiegach, deklasując innych rywali. I naprawdę potrafi mimo ponad 100 startów, bo on już przecież ponad 100 razy startuje w Ski Classics, dalej jest na dobrym poziomie. Oj, tutaj taki prysznic ze śniegu zrobił śmigłowiec, zerwał czapy śniegu z tych wysokich drzew. To już jest mniej niż 500 metrów, tak mi się wydaje, że była tam bramka oznaczająca, dająca znać zawodnikom, że to już jest blisko. No i o tym też świadczy to podkręcanie tempa przez Thomasa Binga. Bing, Odergaarden, Stadas, a zatem trzech zawodników, którzy zajmują 3 pierwsze miejsca w klasyfikacji górskiej. To już jest coraz bliżej, tam widzimy tę bramkę, no i popatrzmy, Thomas Bing jest pierwszy, Odergaarden drugi, Kasper Stadas na trzecim miejscu, a zatem to będzie 30 punktów dla Thomasa Binga
umocni się na prowadzeniu w klasyfikacji górskiej. Thomas Odergaarden będzie drugi, a Kasper Stadas jeszcze wyprzedzony przez Mortena Eide Pedersena, a zatem bardzo dobre informacje dla grupy Ex-Jochus w kontekście walki o dużo punktów do klasyfikacji drużynowej. I wydaje się, że to było zamierzone, że chcieli tutaj zabezpieczyć właśnie Thomasa Odergaardena przed tym, żeby Kacper miał tutaj więcej punktów w klasyfikacji generalnej tej koszulki górala. No, można powiedzieć, że to takie trochę wyświechtane, natomiast Morten Eide Pedersen z niejednego narciarskiego pieca chlebiadu i dobrze wiedział, co tutaj trzeba zrobić, żeby pomóc swojemu koledze. A tutaj Peter Nortuk, 77, z tego, co dobrze poznaje po... Nie, to jest jednak... To jest Truls Gieselman, to jest zawodnik, który dołączył od dziś do zespołu Petera Nordhuga, medalista Mistrzostw Świata Juniorów w sztafecie, a zatem też młody, utalentowany zawodnik. Proszę, biegnie tutaj w czołówce, a Torda Slejerdan już strata. I Tord był w stroju Slawii. O proszę, to ciekawe w takim razie, czy Stanisław Rezacz namówił Torda Slejerdalena. No więc musisz tego Totka wygrać, żeby tutaj wyciągnąć Torda Slejerdalena, skoro co dopiero dogadał się ze Stanisławem Rezaczem. No byłoby to spektakularne, gdybyśmy widzieli mistera Marcialongę z polską flagą, może nie polską flagą, ale norweską flagą, ale pod polskim szyldem. No słuchaj, jak spojrzysz na strój Runara Skauga Mathisena, to na czapce flaga norweska, na ramieniu flaga szwedzka, więc... A no tak. Te flagi pojawiają się na strojach grup także, to nie tylko emblematy sponsorów. Rzut oka na to, jak prezentuje się środkowa Szwecja. Przypomnijmy, to jest region Dalarna. Meta oddalona jest o 32 km dokładnie od mety biegu Wazów, więc to jest podobny region. Trasa, jak już ustaliliśmy, podobna, natomiast tu jest troszeczkę więcej takich krótkich, sztywnych podbiegów. No, w biegu Wazów wiemy, że największym utrudnieniem jest ten pierwszy dwukilometrowy podbieg, później właściwie cały czas płasko. 5-6 zawodników w tej głównej grupie. Kolejni biegną już z większą stratą, a zatem z każdym kilometrem kolejni odpadają. Tutaj moment, by napić się. Skorzystał z tego Morten Eide Pedersen, który po tym ataku na trzecie miejsce na górskiej premii troszkę pozostaje w czołówce. No i tutaj potwierdzenie. Bing 30 punktów, no i ta przewaga nad Odergaardenem powiększona do punktów 15. Stadas spadł z drugiego na trzecie miejsce, traci do Binga 19 punktów. Skaug Mathisen, mimo tego, że został z tyłu, pozostaje na czwartej pozycji. No i Kasper Stadas teraz przechodzi do przodu. Tutaj moment, by złapać oddech na tym zjeździe. No i to, o czym mówiliśmy. Grupa Ex-Jochus zdecydowanie najwięcej punktów, duża przewaga. To też dzięki świetnej postawie Odergaardena i Mortena Eide Pedersena, no bo oni na tej górskiej premii zdobyli w sumie 39 punktów. Więcej punktów niż Bing, tak. A zatem świetnie się w tym sezonie grupa Ex-Jochus spisuje, no i wszystko wskazuje na to, że to będzie główny kandydat do tego, by wygrać klasyfikację drużynową. 31 km do mety. Mamy za nami już premia sprinterska, premia górska. Teraz powoli już będziemy koncentrować się na tym, co najważniejsze. A to jest chyba ten moment, w którym Thomas Bing zaczął atakować. No, on ma problem z tym łyżwowaniem, no bo dyskwalifikacja na początku sezonu chyba w Bad Gastein kryterium. Tutaj też sędziowie dopatrzyli się zbyt wielu kątowych odbić, zbyt dużo było tego łyżwowania. Na szczęście tym razem dla Tomasa Binga i dla czeskiej grupy Edy Selvini skończyło się tylko na żółtej kartce, na ostrzeżeniu. Trzeba uważać, to
są biegi stylem klasycznym, choć tego kroku na przemian stronnego tutaj nie widzimy. Wszystkie biegi Ski Classics to są biegi rozgrywane stylem klasycznym. Były próby, by do kalendarza wprowadzić choćby Engadin Ski Marathon, czyli ten chyba najsłynniejszy bieg rozgrywany stylem dowolnym w przepięknej dolinie Engadyna. Bieg bardzo przyjemny, na dystansie 42 km, tak. Właściwie powiedziałbym po płaskiej trasie, ale to by nie była do końca prawda, ponieważ ta trasa bardziej prowadzi w dół w większości przypadków. Bardzo przyjemny bieg. Znajomi, z którymi rozmawiałem, mówili po prostu, że ten bieg to jest czysta przyjemność. Dlatego jeżeli ktoś z Państwa nie ma planów na początek marca, to zapraszamy. Engadiński maraton to rzeczywiście bieg, który chyba da się pokonać bez jakiegoś wielomiesięcznego przygotowania. Tak, i temperatury też nie zabijają, tak jak w styczniu na La Diagonale, gdyż część trasy właśnie biegnie w tym samym miejscu, więc można wrócić do podobnych terenów, jak mieliśmy podczas La Diagonale. 30 km, a zatem to jest koniec pierwszej pętli i już zaraz będą mieli za sobą połowę dystansu. Ta druga część po tej samej trasie, w oczekiwaniu na emocje, kolejne połączenie telefoniczne. Łączyliśmy się już ze Sztokholmem, teraz łączymy się z Estonią, gdzie jest pan Leszek Kosiorowski, rzecznik Biegu Piastów. Dzień dobry, panie Leszku, czy się słyszymy? Tak, dzień dobry, słyszymy się doskonale. Witam panie redaktorze, witam Ireneuszu. Dzień dobry. Panie Leszku, no podstawowe pytanie, co z biegiem Piastów? Nasz najważniejszy maratoński bieg narciarski, zewsząd dobiegają informacje, że jest zagrożony, czy nie jest zagrożony, no bo warunki atmosferyczne nie rozpieszczają narciarzy. No niestety aura nas nie rozpieszcza i 48 KGHM Bieg Piastów, Festiwal Narciarstwa Biegowego rzeczywiście jest naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Niestety śnieg, który był obiecywany przez prognozy, zniknął z nich. Ciągle jest dosyć ciepło, czasem trochę pada, ale my nie składamy broni. W poniedziałek podejmiemy decyzję, co z dystansami, co z formą rozegrania trzech pierwszych biegów, które się odbędą w ostatnim weekend lutego, czyli tam mamy na 15-12 kilometrów. KGHM Rodzinna 12, Memoriał Stanisława Michonia i Wróbek Nocna 12. Do poniedziałku sobie dajemy czas, żeby ocenić trasy, co nam jeszcze z nich zostanie. Na razie jeszcze mamy około 12 kilometrów w stanie takim dostatecznym. No zobaczymy, co jeszcze przyniosą te dwa dni i wtedy podejmiemy decyzję. Natomiast jeżeli chodzi o te główne dystanse, czyli 50, 30, 25, które są planowane na 1, 2, 3 marca, to dajemy sobie czas do przyszłej niedzieli, 25 lutego. Zwykle się mówi, że prognozy są wiarygodne na 3 dni, więc to jest taki nasz cień szansy, że one się zmienią i że rzeczywiście spadnie śnieg. Tak wiele razy się zdarzało. I to jest taka nasza nadzieja. Bardzo ważne są też dla nas prognozy nocne, ponieważ jeżeli będzie odpowiednio zimno, to skorzystamy z naśnieżania, które jest na Polanie Jakuszyckiej. Oczywiście nie naśnieżymy 50 km, to jest niemożliwe, natomiast nawet jakaś ilość sztucznego śniegu mniejsza pozwoli nam na klejenie trasy tam, gdzie są jakieś newralgiczne miejsca. Już to robiliśmy w tym sezonie i rzeczywiście to jest taki pewien ratunek, ale on oczywiście nie rozwiązuje jakby kluczowego problemu całości braku śniegu, natomiast może nas wspomóc, żeby uratować bieg w lepszej formie, niż gdybyśmy tego naśnieżenia nie byli, jak to bywało chociażby 10 lat temu, gdy też Bieg Piastów był rozgrywany na skróconych mocno dystansach. Mhm. A jakie warianty są brane pod uwagę? Czy bieg po krótkich pętlach, czy nawet w ostateczności bieg na nogach? Czy takie coś w ogóle dopuszczacie, czy jak wygląda sytuacja? Znaczy bieg narciarski, to na pewno to nas tylko interesuje i chcemy zrobić bieg na nartach. Nie myślimy o żadnych tam innych pomysłach, natomiast pętle oczywiście wchodzą w grę.
być może, że pozostanie nam trasa jakaś na pętli, która będzie w dobrym stanie i na nią zaprosimy zawodników. Dla nas zawodnik jest najważniejszy i jeżeli ta trasa, którą uda nam się przygotować, będzie spełniać oczekiwania zawodników, to wtedy będzie można na tej trasie rozegrać bieg piasku. Natomiast nie będziemy robić na siłę jakiegoś dystansu czy długiej trasy, jeżeli to będzie grozić kontuzjami, zniszczeniem sprzętu i tak dalej. Coś takiego nie ma sensu. Zawodnik jest tutaj najważniejszy, to są zawody dla zawodników, a nie dla nikogo innego i będziemy z tego punktu widzenia oceniać nasze możliwości. Mhm. Tydzień temu odwołano, właściwie decyzja zapadła wcześniej, natomiast tydzień temu miała odbyć się Jizerska Padesatka, zatem sąsiedni bieg. No i się tak zastanawiam, skoro do tej pory w Jakuszycach jeszcze warunki narciarskie na tym fragmencie trasy są, to czy nie było szansy rozegrać Jizerskiej Padesatki? No właściwie trasy jakuszyckiej, te w Bedrzichowie, dzieli 30 km, nawet w pewnym momencie one się do siebie bardzo zbliżają na odległość chyba 2 czy 3 km. No a jednak ten bieg Jizerska Padesatka, to miał być drugi z wielkich klasyków cyklu Ski Classic, został odwołany. Jak pan przyjął tę informację? Ja ze zrozumieniem, jakby z pełnym zaufaniem do organizatorów, których dobrze znam i wiem, że zrobili wszystko, żeby mógł móc ten bieg zorganizować. Różnica polega na tym, między Jizerską Padesatką a biegiem piastów, że start Jizerskiej Padesatki w Bedrzichowie, nawet przed chwilą sprawdzałem na moich trakach z Jizerskiej, jest na wysokości 745 metrów nad poziomem morza. A najniższe miejsca, które zresztą już właśnie straciliśmy na trasie biegu piastów, są na wysokości około 800 metrów. To jest na trasie wokół Koziego Grzbietu, właśnie tam blisko zejścia do dworca w Harachowie. I to naprawdę robi dużą różnicę, jeżeli oni mają start na 745, dosyć szybko się tam podbiega pod górę i się wskakuje na wyższe wysokości. I tam wyżej te trasy rzeczywiście się trzymają do dzisiaj. Dzisiaj oni w nocy nawet retrakowali. Natomiast to są tylko takie fragmenty i trudno zorganizować taki wielki bieg jak Jizerska Padesatka, gdzie na głównym dystansie startuje około 5000 ludzi, na trasie, która nie spełnia jakby takich wymogów właśnie trasy biegu narciarskiego, a nie biegania rekreacyjnego, bo mówimy jednak o zupełnie innych rzeczach. Tak sobie na biegówki wyjść, żeby potrenować indywidualnie bądź turystycznie się przejść na nartach, no można oczywiście na trasie, która nie jest perfekcyjnie przygotowana, ale jeżeli mówimy o organizacji biegu o takiej renomie jak Jizerska Padesatka czy Bieg Piastów, to tutaj trasa musi naprawdę być świetna. Nie można tutaj odwalać jakiejś po prostu chałtury, byleby to się odbyło. Także ja doskonale rozumiem Jizerską Padesatkę, że odwołała i wiem, że oni już podjęli decyzję, że w przyszłym roku będą rozszerzać sztuczne naśnieżanie w okolicach startu i na pierwszych kilometrach, będą budować zaplecze socjalne dla zawodników i dla ekipy organizacyjnej, żeby właśnie można było lepiej się przygotować na taką kapryśną i niesprzyjającą aurę, jak w tym roku. Mhm. A jeśli chodzi o jakuszyckie trasy, wspomniał pan, że 12 km tras jeszcze się ostało, to które fragmenty? Pewnie Cicharównia i Kopalnia w najlepszym stanie, czy się mylę? Tak, Samolot, Dolny Dóg, Górny Dóg i na Kopalnię. Tam jeszcze można biegać na nartach, warunki nie są oczywiście perfekcyjne, delikatnie mówiąc, ale tam jeszcze można się wybrać na biegówki. Wiem, że jest pan w kontakcie z...